Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. 不好意思，刚才讲了很长时间, 没当翻译. Чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски. No i mamy wizytę Władimira Putina w Chinach. Trwa już ona kilka dni i został przyjęty. Jak został przyjęty? No to popatrzcie, jak został przyjęty. Tutaj troszeczkę wam wyciągałem z mediów społecznościowych. Dużo filmików, dużo, bardzo dużo. Całe media społecznościowe non-stop pokazują to w kółko. No oczywiście poza jakimiś tam przerywnikami, do których zaraz dojdziemy. Ale popatrzcie jeszcze, jak to przywitanie tutaj wyglądało, jak się to odbywało. Jak donoszą media, Xi Jinping i prezydent Putin wspólnie podpisali i wydali wspólne oświadczenie w sprawie pogłębienia kompleksowego partnerstwa strategicznego Chin i Rosji w nowej erze, a także byli świadkami podpisania szeregu dokumentów o współpracy dwustronnej w dziedzinie gospodarki i handlu, ochrony przyrody, inspekcji i kwarantanny oraz mediów. Oczywiście odbyły się również pokazy, różne przedstawienia i te pokazy, zwróćcie uwagę, nie tylko są chińskie, ale również są akcenty rosyjskie. Kawalkady pojazdów, różne imprezy. Słuchajcie, to wygląda jakby, nie wiem, jakby przyjechał, kurde, car Rosji. No mniej więcej coś w tym jest. Putin po odwiedzinach w wielu miejscach pojechał również do Harbinu. Harbin, my mówimy miasto polskie, gro Chińczyków uważa Harbin za miasto rosyjskie. Putin odwiedził cerkiew w Harbinie. No, wiecie jak to jest, no w Chinach likwidują wszystkie kościoły, tam religie i inne rzeczy, to w ogóle jest wszystko burzone. W ogóle nie wiem, dlaczego to pokazują. Ja oczywiście na zachodzie, w Stanach, w drugą stronę zabawa. Zabawa jest taka, że Stany Zjednoczone nałożyły ponad 301 nowych taryf celnych na produkty z Chin. Szczególnie na nową technologię. Na samochody chyba jest w granicach 100%. Inne rzeczy, ogniwa fotowoltaiczne, nawet na jakieś chipy. Naprawdę multum tych wszystkich obostrzeń na import produktów z Chin. Chodzi bardziej o wysoką technologię. Będzie wesoło, słuchajcie, będzie bardzo wesoło, bo tak samo jak Francja, jak Niemcy, troszeczkę nie za bardzo są zadowolone z tego powodu. A dlaczego są niezadowolone? No ci, którzy czytają tu po angielsku, to pewnie jakby będą wiedzieli. Natomiast ci, którzy nie czytają, słuchajcie, prawda jest taka, że 80% sprzedaży samochodów niemieckich i francuskich, około 80%, to jest właśnie na terenie Chin. Już nie mówię o fabrykach tych samochodów i o całym tym przemyśle. Będzie wesoło. Poczekamy, doczekamy. Zobaczymy, jak skończy się ta cała przepychanka. Ja sądzę, że... No nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak się to zakończy. Posłuchajcie końcówki. And we need to remember that. Media społecznościowe również grzmią na temat niszczenia pomocy humanitarnej przez Izraelczyków. To są filmy z życia. Tutaj wam puszczę... Doczytacie... Miasta zbombardowane. Czym zbombardowane? No możecie przyjrzeć się tym napisom. I końcówkę wam tutaj też puszczę na podgłośnieniu, bo jest ważna. We will not forgive and we will not forget. No i to taki krótki filmik na dzisiaj. Dzisiaj sobota.
Nie, przepraszam, dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota. Jutro jakiś tam filmik nagram z mojego życia, bo to jutro dzień wolny. Słuchajcie, na pewno zaraz się pojawią pełne dwugodzinne, trzygodzinne, jednogodzinne, półtora godzinne jakby rozkminki typu co tam ustalili Putin i Xi Jinping. Będzie bardzo wesoło, te wszystkie wymyślania, jakieś wróżenia z kart, wróżenia z fusów. Bardzo lubię to słuchać, się jakoś zawsze nigdy się kupy nie trzyma. Nie będziemy wiedzieć, bo w przeciwieństwie do naszych polityków, politycy chińscy nie biegają po studiach youtuberskich, nie biegają po studiach radiowych i nie informują, nie wymyślają, nie narzekają, nie wymyślają jakichś dziwnych rzeczy. To, co będzie, to będzie. Zostało ustalone. To, co się miało ukazać i zostało przekazane do mediów społecznościowych, to widzimy. Widzimy, że zostały podpisane umowy. Widzimy, że przyjaźń między Chinami a Rosją trwa jak najlepsze. Ja mam pewne wiadomości na temat bardzo dużej blokady płatności między Rosją a Chinami, gdzie niestety chińskie banki mają problem z odbiorem pieniędzy wysyłanych z Rosji przez normalnie kupujące osoby. No ale to już jest temat na inną rozmowę. I to by było na tyle, kochani, żegnam was w dniu dzisiejszym, a jeszcze wam coś powiem. Adrian mnie zdenerwował, bo sobie kupił fajny samochód. Pozdrawiam Adriana. I cieszę się, że taki samochód kupił. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Miłego dnia. Do zobaczenia. Postaram się wam robić więcej takich krótkich informacji o tym, co się dzieje w Chinach. Na bieżąco.